O, witam serdecznie. Słuchajcie, nie róbcie tego w domu, także od razu wam mówię. Chcę sprawdzić, czy lampa projekcyjna wyładowcza, czyli DLP, od projektora DLP, skasuje i proma. W tym celu robię, składam na szybko kasowarkę, czyli tak, musimy zrobić tak, dwa wentylatory z jednej, z drugiej strony, tak żeby lampę, tu mam taki jeszcze inny stary projektor, a tu mam lampę, która mi została z tamtych dwóch i ona jest sprawna, ale musimy zrobić przewiew, czyli wentylację, słuchajcie, z dwóch stron musi być to przykręcone, nawiew i wyciąg, nie? Sorry, że mnie teraz tak na pół głowy obcięło, ale właśnie tutaj nie mam czasu za bardzo nagrywać, tylko mniej więcej powiedziałem, jak, o co tu kamal. Także to sprawdzimy, nie? Będzie kasować, czy nie będzie kasować? Będzie mega szybko, czy nie? A może załatwi je proma, słuchajcie. Także wiecie, nie róbcie tego w domu, dopóki macie możliwość, o właśnie, macie możliwość obejrzenia, czy to zadziała, czy nie. Jak zadziała, to pomyślimy. Słuchajcie, bo jeśli to by działało na IPROMy, to równie dobrze by projektorem było można naświetlać płytki PCB. Przecież tam są filtry różnej długości. Fakt, że tylko cztery w sumie, no trzy kolory i jeden jest bezbarwny. Czyli jeśli dałoby się zrobić wzór PCB w ten sposób, że puszczałoby na przykład biały obraz tam, gdzie mają być naświetlone PCB, to czemu by nie spróbować? Zawsze to, wiecie, ja mam pełną głowę wynalazków, także wybaczcie, ale dzisiejszy odcinek to nie jest dla ludzi, że tak powiem, rozsądnych. Nie róbcie tego w domu, od razu wam mówię, bo lampa jest na wierzchu. Napięcie na to lampy to tam idzie gdzieś około 1000 tam z kawałkiem, tak? Już nawet nie wiem, bo to wyładowcza lampa. Około 1000 V, no i 150 W lampa, także także trochę mocy idzie. Najpierw wiatraki, słuchajcie, dwa wiatraki i w środku lampa. Zobaczymy, czy to w ogóle odpali. Bo tutaj ten projektor został praktycznie pominięty. Wiatraki piknie, ale ten coś słabo kręci. No i chyba trzeba będzie go wymienić. Ale nawiew za to jest dycht. No dobra. Co? Teścik. Słuchajcie, teścik. Czy to w ogóle odpali? Bo to jest taki stary projektor. On miał, o właśnie, pobito lampę. Słuchajcie, takiej lampy nie mam. Bo ta lampa ma takie nawiewy z boków do wentylacji. Żarnik ułamany w środku, czyli gdzieś gruchnął, nie? To jest jeszcze inny, nie tamte Toshiba, tylko to też jest jakaś Toshiba, ale to nie jest tamta Toshiba. Nie tamte dwie sztuki, które zostały naprawione. Uwaga, odpalamy. O! Może by tak, jak podłączę do prądu, to lepiej będzie działać, nie? No to dobra, no to podłączmy do prądu. O, uwaga. Piknął. Odpali. Chyba panie Jaś nie odpali. A wiecie czemu tylko, wiecie z jakiego powodu nie odpali? Bo tu jest taki chytry fotoczujnik, że trzeba nakryć. No właśnie, weź to nakryj. Nakryć, słuchajcie, pokrywką. O, przytrzymać pokrywkę, żeby oszukać projektor. Piknął. Odpaliła. Aha! Teraz tak, kamerę dalej, bo tu będzie takie światło, że możemy rozwalić w kamerze po prostu czujnik. O, ja pierdzielę, ale to świeci. Zaczynaj grzać ją. Ciepełko. Nawiew pracuje ekstra. Ale jazda. Nie wiem, czy się da mi tutaj przysłonę wyregulować. Troszeczkę. Nie da się. Ale jazda.
przysłona już nie łapie, także możemy sobie rozwalić kamerę, słuchajcie. Ja tu trochę może jakoś oprzystawię, żeby źródła światła nie... Dobra, odpaliło. To teraz tak. Jeśli to odpaliło... Moment. Ustawmy. Jeśli to odpaliło, to połóżmy EPROMa, który był na 100% zapisany w te źródło światła. Tylko teraz jak go położyć? Ja pierdzielę, ale po oczach daję. Nie róbcie tego w domu, bo oślepniecie. Jak się będziecie patrzeć na ten promień, to na 100% się naświetlicie sobie oczy. Na... Kurde, no. Muszę wziąć maskę, bo... Ale tu gorąco jest. Te światło grzeje. Kurde, nie chcę sobie naświetlić oczy. Jednak wiecie co, ja go wyłączam. No. Czemu ja go nie mogę wyłączyć? Kurde, bo to nie są żarty, wiecie? Już mi oczy pieką. No wyłącz się, pan. Dobra. Chyba z gniazdka będzie najlepiej. I tak wiatraki chodzą osobno. Ten, to nie są... Że tak powiem, to... To jest groźne dla oczu. Cholerstwo jest groźne dla oczu, bo już widzę punkty. I zaczynają mi piec, żebym wieczorem nie miał akcji takiej, jakbym spawał przez tydzień, nie? Okej, słuchajcie, założyłem filterek taki na kamerkę pod czerwieni, żeby jej nie uszkodzić. Na 100% UV idzie, bo nie dość, że zaczynają piec oczy, to to po prostu to grzeje, nie? I to strumień światła, nie lampa sama z siebie, tylko ten strumień światła. No to dobra. To się zaraz okaże. Uwaga. Odłączmy zasilanie. Ściągnijmy obiektyw. O panie, naświetliło mi kamerę. Dojdzie do siebie kamera, czy nie? Teraz sobie możecie wyobrazić, jakie to tęgie było światło. J23 znów nadaje. Patrzcie, mamy zapisany IPROM. Odczytujemy. Mamy jakieś tam błędy, krzaki. No ale mamy zapisany IPROM, nie? 27256. Ok, 27256. Zamkniemy podstaweczkę. Odczytujemy. Od razu powiem tak, nie róbcie tego w domu, bo szkoda oczu. To co za chwileczkę zobaczycie, to jest patent J23, że tak powiem, nie? Patent Pira. No dobra, co mamy w buforze? No mamy zapisany IPROM, ewidentnie widać, że mamy zapisany IPROM. Wszystko jest... Dobra. Więc teraz tak, patrzcie. Tu jest taki stary projektor. Lampa projekcyjna. Kładziemy naszego pacjenta. Pirazy oko w tym. O! Zasłaniamy, bo szkoda oczu. Odpalamy. Słuchajcie, tutaj jest taka pokrywka, żeby pomylić tę lampę. Musi być zamknięta. No, odpalisz się, czy się nie odpalisz? Dobra, piknął. Odpaliło lampkę. Tu jest mega tęgie światło. Na to nie można patrzeć wzrokiem. Dopóki jeszcze się nie nagrzeje, to kładziemy je sobie w soczewce. Nagrzewamy lampę, ja sobie będę tutaj trzymał. Nie chcę uszkodzić kamery, bo jak to odsłonię, to kamera może szlak trafić w tą kamerę. Bo tu jest światło. Naświetla oczy. Po prostu naświetli oczy i później mamy kłopot wieczorem zasnąć, nie? Dobra, dość. Nie ma sensu więcej. I teraz słuchajcie, patrzcie. Bierzemy tak naszego IPROMa. Wkładamy do podstaweczki i robimy odczyt.
Robimy odczyt. Ta-dam! Jest puściutko. Ta-dam! Mamy same efy? Mamy same efy. Mega szybka, słuchajcie, mega szybka kasowarka i promów. Pozdrawiam.